Czego uczy mnie Biblia w pierwszej księdze Mojżeszowej, czyli Genezis, w rozdziale 46. W tym fragmencie możemy przeczytać o tym, jak Jakub znalazł się w Egipcie. Ostatnie rozdziały księgi pierwszej księgi Mojżeszowej mówią. O pochodzie Jakuba i jego rodziny do Egiptu, o ich przesiedleniu do ziemi Goszen oraz o rozporządzeniach Józefa w kolejnych latach głodu, jak i o błogosławieństwach udzielonych przez patriarchę Jakuba jego synom, jego śmierci i pogrzebie. Oczywiście nie chcę się zatrzymywać dłużej. Nad szczegółami tych wydarzeń, chociaż nie mogę zaprzeczyć, że również i one stanowią pole dla błogosławionych rozważań. Kres Jakuba jest pouczający. Koniec życia Jakuba stanowi doprawdy radosny kontrast względem wszystkich wcześniejszych etapów jego burzliwego życia. Przypomina pogodny wieczór po wiecznym burzliwym dniu. Słońce, które w dzień było skryte za mgłą i chmurami, zachodzi na horyzoncie w majestatycznym połysku, rozzłacając niebo swym olśniewającym promieniowaniem. Rozzłacając niebo swymi olśniewającymi promieniami i obiecując piękny poranek. Tak jest z Jakubem przechytrzanie innych, targowanie się i obmyślanie sprytnych planów, przesiąknięte niewiarą i egoizmem, obawy i troski, wszystkie te ciemne chmury zniknęły za horyzontem, pozwalając nam dostrzec Jakuba we wzniosłości wiary, Jakuba udzielającego błogosławieństw i nadającego godności zgodnie z rozeznaniem, które można zdobyć jedynie w społeczności z Bogiem. Nawet jeśli jego oczy osłabły, to jego wzrok wiary jest ostry jak nigdy. Jakub nie da się zmylić co do stanowisk, jakie zamysł Boży przeznaczył jego wnukom Manassesowi i Efraimowi. Nie potrzebuje wcale jak jego ojciec Izaak w rozdziale 27 I Mojżeszowej przelęknąć się ogromnie z powodu swojej pomyłki. Wręcz przeciwnie, jego pełna duchowego wglądu odpowiedź, której udziela swojemu mniej obeznanemu z myślą Boga synowi, brzmi: Wiem, synu mój, wiem. Tak czytamy w pierwszej księdze. Mojżeszowej 48/19 Moc rozsądku i naturalnych uczuć nie zmąciła jego duchowego wzroku, jak w przypadku Izaaka. W szkole doświadczeń nauczył się, że najlepszą drogą jest zdecydowane uchwycenie się zamysłu Bożego. Nic nie jest w stanie go od tego odwieść. Rozdział 48 pierwszej księgi mojżeszowej daje nam przykład tego, jakże większym jest Bóg, jak, większym, jak wielkim jest Bóg nad wszystkie nasze przemyślenia i obawy. O ile większy jest Bóg nad wszystkie nasze przemyślenia i obawy. Potem rzekł Izrael do Józefa: Nie spodziewałem się, że będę oglądał oblicze Twoje, a oto Bóg pozwolił mi oglądać nawet potomstwo Twoje. Tak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej: 48 19. Zgodnie z oceną ludzkiej, przyrodzonej natury, Józef był martwy, ale Bóg zachował go przy życiu i posadził na stanowisku najwyższego autorytetu po tronie samego faraona, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Tak mówi pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, dziewiąty werset. aby nasze dusze zechciały głębiej wniknąć w rozumienie Boga i Jego dróg. Także kluczową kwestią tutaj jest kwestia relacji Jakuba i Faraona. Ciekawym jest świadome zwracanie uwagi na przemiennie używanie Przemienne używanie imion Jakub i Izrael. Pod koniec pierwszej księgi mojżeszowej. Tak więc w rozdziale 48 czytamy: A gdy doniesiono Jakubowi, oto syn Twój Józef przybył do ciebie, zebrał Izrael siły i usiadł na łożu. I rzekł Jakub do Józefa, Bóg wszechmogący ukazał mi się w luz w ziemi kananejskiej. I to jest w 48 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Wiemy, że w piśmie świętym nie ma nic, co byłoby bez znaczenia. Stąd możemy wnioskować słusznie, że ta nagła zmiana imienia, jakim posługuje się Duch Święty w sporządzaniu relacji, zawiera dla nas pouczenie. Upraszczając. Możemy powiedzieć, że imię Jakub mówi o głębokim dole, do którego Bóg się zniżył, podczas gdy imię Izrael wskazuje na wyżyny, na które ów Jakub został wyniesiony przez tego samego Boga. Widzimy, jak wielkie, jak wszelkie bezpodstawne obawy Jakuba zostały rozwiane wraz z chwilą, gdy ujrzał swojego umiłowanego syna Józefa żywym i mógł oglądać jego chwałę. Widzimy, jak łaska Boża panuje z mocą i kieruje wszystkimi okolicznościami, choć niewątpliwie powiązana jest również z sądem, jako że synowie Jakuba byli zmuszeni udać się dokładnie na to miejsce, do którego sprzedali swojego brata. Poza tym dostrzegamy, jak łaska ta działa w całym życiu Józefa, Chociaż został wywyższony przez faraona, sam ustępuje na plan dalszy i wiąże lud z królem trwałym zobowiązaniem. Faraon mówi: idźcie do Józefa, podczas gdy Józef przez swoje postępowanie daje im do zrozumienia: wszystko, co macie i kim jesteście, należy do faraona. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 41 rozdział, od 55 do 57 wersetu. Wszystkie te szczegóły są niezmiernie interesujące i wskazują na ten wspaniały czas, gdy zgodnie z Bożym zamysłem Syn Człowieczy weźmie w swoje ręce wodze władzy i będzie panował nad całym stworzeniem, przy czym Kościół Boży, oblubienica Baranka, zajmie miejsce najbliższej społeczności u jego boku. Odnowiony duchowo Izrael będzie przyjmował pokarm z jego łaskawej ręki, z Bożej łaskawej ręki, a cała ziemia zazna błogosławieństwa tych rządów. Na koniec zaś, gdy już wszystko podporządkuje swojej władzy, przekaże ją w ręce Boga, aby Bóg był wszystkim. We wszystkim, jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 15, rozdział 28 werset. Przyglądając się tym obrazom, możemy zauważyć, jak wiele pouczeń zawiera historia Józefa. Streśćmy to jeszcze raz pokrótce. Bóg pokazuje przez nią posłanie swego syna do Izraela, jego uniżenie i odrzucenie. Głębokie, wewnętrzne doświadczenia ludu izraelskiego i jego duchową odnowę. Zjednoczenie Kościoła z Chrystusem oraz Jego wywyższenie i panowanie nad światem. Na koniec zaś kieruje nasz wzrok w przód na ówłogosławiony czas, gdy sam na wieki będzie wszystkim we wszystkim. Nie muszę chyba przypominać jeszcze raz, że wymienione. Wcześniej prawdy znajdujemy wielokrotnie na różnych miejscach Pisma Świętego. Nie opieram tej nauki na historii Józefa. W niej znajdujemy jedynie jej obrazowe przedstawienie. Niemniej jednak radością jest odkrywanie tych prawd już w pierwszych scenach Pisma Świętego. Dowodzi to boskiej spójności całego Słowa Bożego. Czy będziemy zajmowali się pierwszą księgą mojżeszową, czy też listem do Efezjan. Prorokami starego testamentu czy nowego, wszędzie napotykamy te same prawdy. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Tak uczy nas. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział od szesnastego do siedemnastego wersetu.